Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Na dworze jest chyba ze 100 stopni i w moim mieszkaniu jest jeszcze bardziej gorąco. Także wybaczcie, jeśli będę w ciągu tego filmu się świecić i też to, że jestem taka trochę rozgongolona. Po prostu nie da się wysiedzieć, nie będę się ubierała jakoś bardzo mocno. Tak jak i w poprzednim miesiącu, jeżeli chodzi o ulubieńców, stwierdziłam, że nie będę rozdzielała ulubieńców od inspiracji i gadżetów, dlatego że nie ma tego aż tak bardzo dużo i mam kilka innych filmów do nagrania, które chciałabym Wam pokazać w najbliższym czasie, więc lepiej to wszystko skompensować w jednym. Mam nadzieję, że nie wyjdzie on bardzo długi. No i zaczniemy sobie właśnie od inspiracji i gadżetów i od tego, czego jest mniej. Czyli jeżeli chodzi o książkę, to w tym miesiącu jadąc na Dzień Matki do mojej mamy, przeczytałam Sagę Księżycową, część pierwszą, czyli Cinder, cokolwiek. To jest młodzieżówka, ale to nie jest taka słaba młodzieżówka, banalna i kiczowata. Tylko naprawdę jest to coś, co mnie zainteresowało, pomimo że dawno już nastolatką nie jestem, więc niby młodzieżówki nie są adresowane do mnie. Książka generalnie opiera się na połączeniu wątków z bajki, jaką jest Kopciuszek, plus do tego mamy dużo elementów fantastyki. Główną bohaterką jest dziewczyna cyborg, czyli nastolatka, która wcześniej była normalną dziewczynką, ale uległa wypadkowi i została zamieniona w cyborga. No i tam się potem okazują różne rzeczy, oczywiście poznaje swojego księcia, bla bla bla. Naprawdę książka jest bardzo, bardzo przyjemna, bardzo lekka przede wszystkim i szybka do czytania, no bo ja ją przeczytałam raptem przez weekend, kiedy właśnie jechałam do mamy w jedną stronę części, jak wracałam, dokończyłam. Także serdecznie polecam, będę sięgała po kolejne części, ale teraz akurat u mnie na tapecie i na moim Kindlu jest Motylek Puzyńskiej. Zdecydowałam się, że spróbuję się też zapoznać z tą autorką. Jeszcze nie będę się wypowiadać na temat tej książki, bo jest za wcześnie, ale tak, z młodzieżówki przeskoczyłam na coś bardziej kryminalnego. No i jeszcze o jednej rzeczy, o której chciałabym powiedzieć, a której jakby oznaka jeszcze jest na mojej ręce. Ja wiem, że to się nie zalicza do maja, bo Orange Warsaw Festival się zaczął 1 czerwca, ale nie będę czekała całego miesiąca, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak wspaniale się bawiłam. Zresztą osoby, które obserwują mnie na Instagramie, na pewno to widziały. To moje darcie ryja jest po prostu bezcenne. Ale ja już tak mam, że jak idę na koncert, naprawdę świetnie się bawię i nie przeszkadza mi. Zresztą wszyscy dookoła śpiewają, tylko mnie po prostu bardziej słychać, bo byłam najbliżej telefonu, tak? Więc Dua Lipa, rewelacyjna dziewczyna, tak naprawdę doceniłam ją jeszcze bardziej po tym koncercie i po tym festiwalu. Świetnie się rusza, przepięknie śpiewa na żywo, naprawdę zrobiła fantastyczne show. No a Sam Smith to jest klasa sama w sobie, wszyscy się nim zachwycali, po prostu śpiewał przepięknie i bardzo chętnie zobaczyłabym go ponownie na takim już bardziej rozbudowanym koncercie, wiecie, pełnometrażowym, bo to jednak mimo wszystko mam wrażenie, są troszeczkę jednak krótsze wersje niż te standardowe koncerty, powiedzmy stadionowe. Tak więc zaliczyłam w tym roku swój pierwszy Orange Warsaw Festival i zaliczę w tym roku również swój pierwszy opener, ale to jeszcze musimy poczekać jakiś miesiąc, tak, troszeczkę ponad miesiąc, ponieważ jadę na ostatni dzień openera. Ja nie mam potrzeby jeżdżenia na całe festiwale, bo to jest dla mnie zdecydowanie za dużo. Wybieram sobie tylko, w tym wypadku wybrałam sobie po jednym dniu z artystami, którzy mnie interesowali. No i oczywiście na openera jadę na Bruno Marsa, a jakże inaczej. Dobrze, moi drodzy, możemy przejść teraz do kosmetyków. Nawet nie za długo gadałam o tych inspiracjach i gadżetach. Pokażę Wam jedyną rzecz z pielęgnacji, która mnie absolutnie wcisnęła w fotel w tym miesiącu. I w sumie nie spodziewałam się, że aż tak dobrze będzie mi się jej używać. To jest nowość od L'Oreal Elsev i to jest magiczna moc olejków, wiele sposobów użycia. Ja to dostałam w parce PR-owej i w sumie tak przyszło, mówię, o, kolejny produkt od L'Oreal, jakoś nie byłam jakoś szczególnie podjarana. Ale skończyło mi się odżywka. Byłam u fryzjera w tym miesiącu, jak wiecie, zresztą to widać, bo mam zupełnie inne włosy, dużo jaśniejsze i
chłodniejsze, chociaż ten szary, który miałam zaaplikowany, już się troszeczkę wypłukał, ale te włosy w dalszym ciągu są no inne niż były. Więc stwierdziłam, że jestem po fryzjerze, muszę maksymalnie jednak mimo wszystko jak najdłużej utrzymać dobry stan tych włosów. Skończyła mi się odżywka i mówię, przeczytam sobie, zobaczymy, co to za nowość tutaj przyszła. To jest produkt, który możecie używać zarówno jako odżywkę do spłukiwania, jako maskę i chyba też jako odżywkę bez spłukiwania, tak dokładnie. Ja co prawda bez spłukiwania jej nie używam, używam jej normalnie jako odżywki. Przepięknie pachnie, super się aplikuje, włosy są po niej gładziutkie, naprawdę mega się rozczesują. Jestem nią tak absolutnie zachwycona, że możecie zobaczyć, że po prostu no, zużycie jest ogromne. Zapach cudo, wspaniała rzecz, będę na pewno ją kupować jeszcze, bo to jest coś cudownego i absolutnie skradła moje serce i Wam serdecznie ją polecam. I teraz możemy przejść może... do kolorówki przejdziemy. I pokażę Wam duet, który też pokazywałam Wam podczas mojego filmiku z Chat Makeupem, gdzie między innymi używałam kosmetyków, a raczej paletki Nabla, tej Dreamy. I używałam tam również tego combo. Tak, tak, jest brudny, bo jest używany bardzo intensywnie. I też dzisiaj jest dzień prania pędzli. To jest bronzer z Vibo, Beach Cruiser HD Body and Face Bronzer. I powiem Wam, on jest perfumowany niby, no coś tam niby czuć, ale to nie jest jakiś bardzo, bardzo mocny zapach. Ja dzisiaj mam nim również ocieploną twarz. Generalnie na początku miesiąca byłam na Mazurach po raz pierwszy w życiu. Wspaniałe miejsce, bardzo mi się tam podobało. I złapałam troszeczkę opalenizny. Pierwszy raz od nie wiem jak długiego czasu opaliłam się i musiałam troszeczkę zmienić swoje przyzwyczajenia w makijażu, zmieniłam podkład na ciemniejszy i tak dalej, i tak dalej, i stwierdziłam, że nie będę się konturować, kiedy jestem opalona, bo ładniej będzie wyglądało właśnie ocieplenie twarzy. I tutaj przyszedł mi z pomocą zakupiony na promocji w Rossmanie tej -55% właśnie Beach Cruiser. Ja mam go w odcieniu 01 Sandstorm. Wy narzekałyście, że one są bardzo drogie. Powiem Wam szczerze, że faktycznie jak na markę Vibo te ceny są coraz wyższe, ale też musimy pamiętać o tym, że jakość tych produktów znacznie się poprawiła, więc coś za coś. Generalnie produkt jest fantastyczny, ja bardzo lubię ten kolor, bardzo mi się podoba, ładnie się rozprowadza i nakładam go właśnie tym pędzlem. To jest 112 z Boho Beauty. Ja go dostałam jakiś czas temu też w jakiejś przesyłce PR-owej. Oni mają przepiękne te pędzle, bardzo mi się podoba logo marki, a bardzo podobają mi się te różnokolorowe rączki, dlatego że na przykład pędzel do brwi skośny, czy tam do eyelinera, zależy jak go używacie, ma taką bardziej czerwoną rączkę. Pędzle są chyba też jeszcze z czarnymi rączkami. No nieważne, w każdym razie mają różnokolorowe rączki, to też mi się bardzo podoba. Tym najlepiej mi się właśnie rozprowadza ten bronzer tutaj na policzkach, no i jestem generalnie nim zachwycona. A i gdybyście jeszcze pytali, jaki mam rozświetlacz dzisiaj, bo widzę, że się dosyć mocno błyszczy w dzisiejszym świetle i pewnie będą pytania, to jest z Benefitu Dandelion, bodajże chyba tak się nazywa. Także tak. I teraz jeszcze może oczy, tak. Przejdziemy do oczu. Zaczęłam używać nowej bazy w tym miesiącu i to jest Smashbox 24 Hour Photo Finish. Powiem Wam, że to jest dosyć ciekawa baza, dlatego że ona, jak ja ją pierwsza zużyłam, to ona jak wychodzi z tubki, to jest taka dosyć zbita, twarda, natomiast ona pod wpływem ciepła dłoni mięknie, rozpracowuje się pięknie, rozsmarowuje się na powiece. Sprawa wrażenie lekko silikonowej, ale te cienie naprawdę na niej pięknie wyglądają i dobrze się trzymają. No i ja jestem nią absolutnie zachwycona. Jak widzicie, no tutaj zużycie już jest, używam jej naprawdę bity cały miesiąc codziennie, nie sięgam absolutnie po nic innego. Generalnie ja mam tak, że jeżeli zacznę nową bazę pod cienie i ona mi się sprawdza i dobrze mi się rozprowadza i faktycznie widzę, że te cienie się trzymają jak powinny, to nie używam już niczego innego i to tak samo jak miałam z bazą z The Balm, że zużyłam ją do ostatniej kropli, tak samo że zużyję z tą, tym bardziej, że chyba mam jakiś zapas jeszcze, jeżeli o nią chodzi. No i jeżeli jeszcze jesteśmy przy oczach, to absolutnie Maybelline Colossal Volume Express w wersji wodoodpornej. Ja sobie go zamówiłam właśnie i użyłam do testu
razem z tą paletką z Nabli. No i generalnie chciałam czegoś, co po prostu podtrzyma mi skręt rzęs, żeby one były bardziej widoczne, bo ja wam cały czas mówię, że moje rzęsy są bardzo, bardzo proste. I ja raz na jakiś czas lubię mimo wszystko je sobie podkręcać. Zwykle staram się nie używać jakoś bardzo często tych wodoodpornych maskar, bo je się trudniej zmywa i w ogóle ja i bez tego mam słabe rzęsy, żeby jeszcze je dodatkowo osłabiać, no ale czasami mam taką ochotę, no i tutaj wiadomo, że zwykła maskara mi tego skrętu nie podtrzyma, tylko muszę mieć maskarę wodoodporną. Ale też nie każda jakoś super się sprawdza. Ta sprawdziła się rewelacyjnie, bo przede wszystkim, tak jak mówię, zrobiła to, na czym mi najbardziej zależało. Mega trzyma skręt. Dodatkowo bardzo ładnie na tych rzęsach wygląda. One są w miarę naturalne, ale jednak podkreślone, dobrze je widać. Jak na moje warunki, jestem naprawdę zadowolona właśnie z tej maskary i będę ją pewnie kupowała ponownie, jeżeli tylko będę potrzebować czegoś wodoodpornego do rzęs. No i ostatnia rzecz, którą jestem absolutnie zachwycona, zakochana i jestem zakochana na tyle, że po zakupie pierwszego odcienia zamówiłam sobie dwa kolejne. To jest matowa pomadka z Maybellina. Ja nie jestem, myślę, że pierwszą osobą, która wam o tych pomadkach mówi. To są pomadki, które się zrobiły bardzo, bardzo popularne jakiś czas temu. I ja też właśnie bardzo chciałam ich spróbować i ciągle było coś ważniejszego. Natomiast podczas ostatniego zamówienia z kosmetyków z Ameryki właśnie w sekcji nowości na nie trafiłam i mówię, o tak, to jest ten moment. I ja wtedy zamówiłam sobie ten odcień, to jest 80 Ruler i widzieliście go zarówno w tym testowaniu, jak i będziecie też widzieć w kolejnych filmach, dlatego że używałam go bardzo, bardzo często. Chyba nawet był w ostatnim tym mierzonym haulu plus size. Fantastyczne pomadki. Powiem wam szczerze, że pod względem trwałości i pod względem tego, jak się noszą, jak się zjadają, a w zasadzie nie zjadają się za bardzo, to są to najlepsze matowe, płynne pomadki, z jakimi miałam do czynienia. Ja generalnie jestem w stanie nawet pokusić się stwierdzenie, że są lepsze od Jeffreya, który był do tej pory moim ulubieńcem absolutnym. Powiem wam tak, że ja jestem w stanie zjeść z tą pomadką obiad, śniadanie i ta pomadka nie wygląda źle. Ostatnim razem trzymała mi się na ustach od godziny 7 do godziny 22. Wiadomo, miałam troszeczkę wyjedzone w środku, ale nie było tragedii, nie wyglądało to źle, żeby mi zostały same obwódki tylko. No fantastyczna. Jedyny problem, jaki mam z tą pomadką, to jest to, że te kolory, chociażby na opakowaniach nawet, nie są jakoś zbyt dobrze oddane. W ogóle w kamerze to między tymi dwoma jest większa różnica, natomiast na żywo powiem wam szczerze, że ta różnica jest znikoma. Ten drugi odcień, który sobie zamówiłam po jakimś czasie, to jest 15 Lover i też zamówiłam Pioneer 20, czyli taką klasyczną czerwień. Trzeba uważać na swatche, trzeba sprawdzać te swatche mocno w internecie, żebyście się nie rozczarowali, bo ja jak zamawiałam tą pomadkę, to ona na stronie wyglądała na taką żywą fuksję, natomiast przyszło mi coś takiego bardziej malinowego, taka zgaszona różowa czerwień, coś w ten deseń. Kolor w dalszym ciągu bardzo mi się podoba, no ale to nie jest to, czego ja oczekiwałam. Tak? Druga sprawa jest taka, że przy tych pomadkach musicie też pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli nie lubicie tego, jak wam się delikatnie usta kleją, to nie są pomadki dla was, bo one pomimo, że zasychają na totalny mat i jak dotkniecie ich, tak jak ja pokazywałam na filmie, to nic już się nie odbija, one są trwałe, to mimo wszystko to uczucie lepkości troszeczkę zostaje. One są takie jakby trochę gumowe i to może dlatego, że jak wchodzą w reakcje między sobą, to tak to wygląda. Ale to nie jest na pewno pomadka dla osób, które lubią mieć totalnie suche usta, bo no po prostu się to wam nie sprawdzi. Także ja jestem nimi zachwycona, wiem, że nie tylko ja. Serdecznie wam je polecam, bo naprawdę są rewelacyjne. Mam nadzieję, że będzie więcej kolorów jakichś takich, bo jest dużo kolorów, które są takie w moim odczuciu nie do noszenia dla większości osób. Ale mam nadzieję, że więcej wprowadzą odcienie jakichś takich bardziej
do noszenia po prostu użytkowych, o tak. Dobrze, moi drodzy, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszych ulubieńców połączonych z inspiracjami i gadżetami. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja już tutaj cała płynę, jest mi tak gorąco, że masakra, ale nie szkodzi, działamy dalej. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja Wam wszystko zostawię w opisie, jak zawsze. Gorąco zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, link też macie w opisie, dlatego, że tam jestem najczęściej i tam możecie widzieć właśnie relacje chociażby z eventów, na których bywam, muzycznych i niemuzycznych. No i tradycyjnie jak zawsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko nowy film na moim kanale się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!